Zawsze mi się wydawało to mega dziwne, jak tak facet zamiata dupką. Czy dobrze zamiatam dupką? Wiesz co, to by trzeba pytać chyba jakiejś pani, nie mnie. Pięknie. Powiedział pięknie. Pięknie. Moi drodzy, czy można być szczęśliwszym człowiekiem? Moim zdaniem nie, jesteście wy. Za moment będzie dobra potrawa. I wreszcie do dzisiejszego odcinka zaproszenie przyjął mistrz olimpijski z Tokio w chodzie na 50 km Dawid Tomala. Witam serdecznie. Bardzo jestem zaszczycony i zastanawiałem się, co ci zrobić z racji dyscypliny, którą uprawiasz. Miały być albo udakacze, albo nóżki w galarecie, ale nie będzie. Tak, co będzie? Pojechaliśmy do Włoch, frittata. Już zjadłeś? No się troszeczkę już dziwnąłem, wiesz, bo jestem, no smakuje mi bardzo. To podzielisz się? Oczywiście. Chodź. A gdzie masz drugi widelec? Chodź. Chodź, weź go dogoń, chodź. Pierwsze pytanie. Kiedy się zorientowałeś i dlaczego, że warto chodzić? Zawodowo, niezawodowo? Czy to była przygoda, czy to była pasja od początku? Wiesz co, niezawodowo nie pamiętam, bo byłem chyba dzieciakiem wtedy, jak zacząłem chodzić. I skąd jak gdyby zainteresowanie? Przed chwilą mi powiedziałeś, że uprawiałeś inną dyscyplinę, czy też skierowałeś się w inną dyscyplinę? Wiesz co, myślę, że od dziecka byłem bardzo ruchliwy. Wiesz, szukałem tego ruchu w jakikolwiek sposób, uprawiałem różne sporty i konkurencje. To wiesz, siatkówka, piłka, bieganie. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to bieganie jest mi najbliższe. Mhm. Bieganie? Bieganie, tak, bieganie. I zacząłeś od biegania? Zacząłem od biegania. Troszeczkę przypadek, wiesz, ponieważ trafiłem do klubu sportowego w miejscowości obok. Byli tam zarówno biegacze, jak i chodziarze. To był klub, prowadziły dwie osoby. Moja trenerka ówczesna oraz jeszcze jeden trener. Moja trenerka, pozdrawiam serdecznie panią Kasię. Pani Kasiu, dzięki. To i ja też dziękuję za mistrza. Właśnie powiedziała, żebym sobie spróbował tego chodu sportowego. Tam byli biegacze, którzy nie reprezentowali wysokiego poziomu, a chodziarze jeździli na Mistrzostwa Polski, wiesz, na Mistrzostwa Śląska, makroregion. To dla mnie Mistrzostwa Polski, jak usłyszałem, to było jak teraz igrzyska, po prostu taka abstrakcja totalna. Pierwsze sukcesy, a później wielokrotnie powtarzane, bo też jesteś wielokrotnym mistrzem, tak, Polski w chodzie. Tak jest. Jesteś mistrzem Europy, no i później upragnione złoto olimpijskie. Czy to jest największy sukces w twojej karierze sportowej? Jakbyś miał, tak? Zdecydowanie tak. Dla mnie to był taki cel od dziecka. Marzyłeś o tym? Mając 15 lat, pamiętam doskonale moment, w którym postanowiłem sobie, że zostanę mistrzem olimpijskim. Naprawdę? Tak, na treningu. Pamiętam dokładnie moment, w którym to się wydarzyło. Później oczywiście sobie zdałem sprawę, że to nie jest takie proste, jak wtedy mi się wydawało, że będę po prostu trenował i wiesz, no, i że, udało, przez, tak, że przez sam trening wystarczy, żeby właśnie wybić się tak wysoko. Ilu was startowało w tym biegu olimpijskim? 60. Ilu zawodników dobiegło, doszło do mety w Tokio, czyli wtedy, kiedy zdobyłeś medal olimpijski, bez żadnego ostrzeżenia? Jeden. Zgadnijcie, kto to był. I to wyróżnia wielkiego mistrza. To był Dawid, moi drodzy, bez żadnego ostrzeżenia i zdobył złoto olimpijskie. Nie wiem, czy to bardziej głowa, czy bardziej wytrenowanie, bo chód jest dyscypliną niesamowicie techniczną. Tak jest. I bardzo wymagającą. I teraz pytanie, czy tutaj rządzi głowa, czy tutaj rządzi ciało? Wiesz co, kiedyś odpowiedziałbym ci, że ciało i trening. Teraz już wiem, jak dużą rolę odgrywa głowa, ponieważ skupienie się, takie wiesz, sfokusowanie na tym celu, który chcesz osiągnąć, nie zwracanie uwagi na to, co robią ludzie wokoło, bo ludzie mogą mówić ci dobre rzeczy, mogą ci pomagać, ale mogą również cię gdzieś tam deprymować tym, co robisz. Na przykład w ogóle wiesz, po co to trenujesz i tak dalej, tak. Gdzieś mogłeś robić coś innego. To nie jest przyszłość, tak, nic z tego nie będzie. Parę razy się zdarzyło, wiesz? Ale nie dotykajmy tych tematów, ponieważ wspomniałem o tym, że dowiecie się, jak iść przez życie. To te złote rady, te złote myśli Dawida, mam nadzieję, zapadły wam w pamięć. Szczególnie zwracam się do tych młodych, którzy być może czasami wątpią, że nie warto mieć marzeń, bo mi się to nigdy nie uda. Dawid marzył, posłuchajcie go, w wieku 15 lat, że będzie mistrzem olimpijskim. I po drodze, oczywiście, tak jak powiedziałeś, życie go weryfikowało. Zgadza się. Chciałbym, żeby każdy znalazł sobie coś, co kocha po prostu i dążył do tego i nie poddawał się, bo nie zawsze jest łatwo w życiu. I naprawdę, jeżeli znajdziemy sobie jakiś cel, coś, co kochamy, to myślę, że tak naprawdę nic nie jest w stanie nas złamać. Zanotowali? Zapamiętali? Stosujcie. Stosujcie, bo jak się okazuje, to są naprawdę... To nie są puste słowa. Dawid udowodnił, że tak można. Namacał, dotknął, pokazał, jak się to robi. Dobra, schodzimy na ziemię? Oczywiście. Być może i wy doświadczycie czegoś, czego ja za moment doświadczę, czyli nauczę się poprawnie chodzić. Musisz się rozgrzać jakoś? Może potrzebujesz się rozciągnąć? Wiesz co? Czyli możemy się chwilę rozgrzać? Możemy, tak. Super ćwiczenie, patrz, jakieś pokażę. Wykrok,
prawa ręka na ziemię i drugim łokciem starasz się barkiem zejść jak najniżej i otwierasz palce. W górę, hop, patrzysz za ręką i wracasz. Bardzo fajne ćwiczenie na plecy. No ale super ciągnie. Wciągasz brzuch. To będzie ręce, trudne. Ręce na biodra i starasz się posunąć do przodu, wypchnąć biodra. Tak jest. Widzisz, mała rzecz cieszy. Mógłbyś powiedzieć, że dobrze chociaż? Bardzo dobrze. Wiesz co, nie musisz tak bardzo lecieć do przodu tym biodrem. A tak mi jest wygodnie, bo jak już polecę, to może... Co? To idziemy? Co? Idziemy. Próbujemy. Tylko tak, jak? Ty idziesz, a ja cię doganiam. Tak? No dobra. Ale możesz, tak? Tak. Żebyś rozgrzał się? Nie, oczywiście, jak najbardziej. Rozgrzewka tak? Była super. Czyli... No dobra. Mogę. No, ale gdzie jest meta? Tam? Tam, gdzie te numerki, tak? Idziemy, tak, do numerków. Dobra, to... Spurczymy. Ty no. Zwariowałeś? Zawsze mi się wydawało to mega dziwne, jak tak facet zamiata dupką. Czy dobrze zamiatam dupką? Wiesz co, to by trzeba pytać chyba jakiejś pani, nie mnie. Chodzi o technikę chodu. Chodzi o technikę chodu. Technika chodu kojarzy mi się i pewnie wam też z tym, że człowiek tak się... Z kręceniem pupcią. Tak, bardzo. No, nienaturalnie rusza biodrami. Bo tak jest. Okay. Tylko, z czego to że wynika? Każdemu kojarzy się to z tym ruchem na boki. Tak. Tak naprawdę ten ruch jest w samej miednicy. Zobacz, robimy krok w przód. Tak. Ten krok ma jakąś odległość, a my przez rotację miednicy, wypchnięcie tego kolca biodrowego, możemy jeszcze bardziej wydłużyć ten krok. Wyobraź sobie, że 1 cm przy każdym kroku na 50 km i chodzi. Z tego robi się nagle 0,5 km na końcu, a 0,5 km to jest ponad 2 minuty. Z 1 cm. To żeby było jasne, kolec biodrowy do przodu. Tak. Chyba blokada jest. Patrz, wiesz co? I no. Co z rękami? Uważam, że za wysoko pracujesz ręką. Opuść dłonie na wysokości, jak masz tutaj biodra. Pracujemy sobie tak, jakbyś chciał właśnie pracować sobie... Czyli nie boksujemy, nie tylko boksujemy. Tutaj, po co ta para ma iść gdzieś w górę? My idziemy do przodu. Płyniesz, tak? Czyli płyniesz, dokładnie okay, tak. Dobra. Dokładnie czyli tak. Tak, ręce wiem, nogi ręce wiem, kolec biodrowy wiem. Tak. Co jeszcze powinienem wiedzieć? Albo co my wszyscy powinniśmy co wiedzieć, żeby dobrze chodzić? Dwie zasady, które mamy, czyli wspomnę oczywiście o tym, że musimy mieć kontakt z podłożem. Jedna noga zawsze musi mieć kontakt z podłożem. I bo to jest naprawdę ciężkie chyba. To jest ciężkie, szczególnie w momencie, gdy rozwijamy duże prędkości. Na 50 km to nie jest tak bardzo, powiedzmy, gdzieś tam problematyczne. Bardzo ładnie pokazałeś od razu. Noga, którą stawiałem, musi być wyprostowana w stawie kolanowym. Nie. Tak. I wiesz co, każdy na przykład... Pierwszy moment, każdy wow. Idzie tak bardzo sztywno. Mhm. Zobacz sobie, jeżeli idziesz nawet normalnym krokiem, no to i tak stawiasz tą nogę, no tak, prostujesz ją. Mhm. A później, jeżeli ja o tym wspominam... Często o tym nie wspominam, bo później ktoś się usztywnia. Dobra, a teraz... Jeszcze jedną rzecz bym ci powiedział. Jeżeli chodzi o technikę i ten wydłużenie kroku. Mamy też takie zajęcia, na których techniczne, gdzie chodzimy po linii. Okay. Staramy się to robić po to, żeby właśnie ten krok nauczyć się jeszcze bardziej wydłużać. Dobra, pięknie. Powiedział pięknie. Pięknie. No i co? Dobrze, jest dobrze. A teraz przejdziemy do rzeczy, którą ja lubię bardzo. Weźmiemy w rękę rzeczywiście miednicę, no może miskę. I chciałbym namówić ciebie do dwóch rzeczy. Jeżeli się zgodzisz, bo oni wszyscy czekają, bo ja muszę się sprawdzić. Nie wiem, czy się uda. Dasz mi ćwiczenie, dasz mi zadanie, które będzie polegało na właściwym chodzeniu, nie wiem, dystansu, szybkości, prędkości. A ja bym chciał cię poprosić, żebyś zrobił coś, co wszyscy być może zapamiętają i zrobią sobie w domu. Frittata, włoski omlet, banalnie prosty do zrobienia. Wstawiasz, idziesz, wracasz, gotowy. Który raz gotujesz w życiu? Tylko nie mów, że drugi, bo to znaczy, że będziesz lepszy ode mnie. Nie wiem, nie pamiętam. Okej, okay, gotujesz, przecież, no? Lubisz. Tak, lubisz, zdarza, się. Zdarza się. Lubię, tak, lubię gotować, tylko że wiesz, będąc na obozach, mamy stołówkę, idziemy sobie, jesteśmy zmęczeni po treningu. Dobra, to ja będę twoim asystentem. Dobrze, tak, słuchajcie. Tak, ja chcę być twoim asystentem, więc może to... Czego się nauczyć? Chcę, żeby to było danie, które wydaje się tak samo jak chód, że jest bardzo proste i jest trudne o tyle, że jak nie spróbujemy, to tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie przekonać. Danie, które możecie zrobić zawsze, alternatywa dla drugiego śniadania, dla lunchyku delikatnego. Czyli taki brunchyk. Brunchyk, po treningu, przed treningiem. Frittata, włoski omlet, klasyka, który w Hiszpanii już nazywany jest tortillo, nazywana często jedzeniem resztkowym, bo w zależności to, co jest w domu... To się wrzuca. To się wrzuca. Dzisiaj poprosiłeś, Dawid poprosił, a jego prośbę spełniam, by było na zielono, jak najbardziej, czyli bez mięsa. Dlaczego? Tłumacz się.
i żeby było włosko, bo kocham włoską kuchnię. Dobra. Dlaczego na zielono? Ponieważ staram się ograniczać mięso bardzo. Ale nie rezygnujesz? Nie rezygnuję absolutnie, uwielbiam mięsko, tylko że w naszej diecie, myślę, i przyzwyczajeniach tego mięsa jest zdecydowanie za dużo. Miałem też przyjemność pracować z jednym z największych autorytetów dietetycznych, z Louise Berg z Australii, i ona uświadomiła mi, jak wielkie znaczenie ma to, żeby tego mięsa mieć stosunkowo mniej na talerzu, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień. I mniej to, to znaczy, jak ograniczasz? Jest jakaś wskazówka taka, jak w kontekście treningu? Ile go jeść? Nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu? Podzielić sobie talerz po prostu. Okay. Połowa to są warzywa, kolejna, 1/4 to jest, wiesz, mięsko. Tak naprawdę tego mięska powinno być jeszcze troszkę mniej i reszta jakiś ilość węglowodany. I o tym, moi drodzy, bardzo często mówimy, nie tylko na Kuchni Lidla, ale w wielu programach. Poszukajcie, popatrzcie, bo naprawdę to połowa tego, co macie na talerzu, warzywa. Więc u nas dużo warzyw. Cebula, czosnek i cukinia pierwsze na patelnię. Dobrze. Chciałbym, żebyś został z tym sam. W porządku. No, no, ale nie chcesz mi przeszkadzać po prostu. Chcę potrenować, bo jeszcze nie zrobiłem dzisiaj treningu. Wiem, żebyś się chociaż troszeczkę spocił. Tak. Jak ja zaraz się tutaj spocę przy patelni. Co, miałem w odwodzie tak trochę oszukiwać, moi drodzy, czyli przebiec się... Przebiec się tu po łuku, jakoś to zmontujemy i będzie fajnie. Ale ponieważ mam przed sobą mistrza, wtopić bardzo łatwo, szczególnie ma być to przykład dla młodych, którzy nas oglądają. Będę cię obserwował. No właśnie, ty będziesz mnie obserwował, wy też. Zrobię całe okrążenie i sprawdzę za moment, gdzie jesteś. Chcesz pokazać ci, co masz zrobić? Cukinkę, cyk, na pół. Myślę, że duże kawałki. Cebulę w kostkę, tego ci nie będę pokazywał. Czosnek w plasterki. Warzywa smażysz na oleju na patelni, ale wiesz, tak sauté, tak. I koniec. W międzyczasie robisz jajeczka. Jakbym nie wrócił... Liczę, że wrócisz. Ja też liczę na to, że... Ale jakbym nie wrócił, tak, to na patelnię do warzyw dodajesz szpinak w ostatniej chwili i zalewasz jajami. Dobrze. Prawda? Ja zasady znam, wiem, jaki jest ruch. Wybieram sobie tor ten. O, jeszcze sobie dokładasz. Dobrze. Dlaczego? Nie, bo widzę, że nie jest taki ciasny, więc mi nie będzie biodro wypadało na lewą. Idę po szerszym łuku, żeby być w miarę prosto. Dobrze. Wiesz, o czym pamiętać? Wszystko wiem. Ty wiesz też? Mam nadzieję. Ja zrobię czas optymalny dla siebie, Dawid. Tylko patrz na mnie, bo ty jesteś moim trenerem. A teraz, dobra. Tak, zrobię czas optymalny dla siebie. Jak wrócę, to ty mi powiesz, co powinienem poprawić, żeby zrobić nieco szybciej. A teraz nie będę oszukiwał. Lecę. Dobrze. Znaczy biegnę, idę. Idź. Idę. Odejdź. Odchodzę. Pamiętajcie, nie wolno się forsować. Zaczynamy sobie od cukinii. Weźmiemy sobie niecałą połóweczkę. Pyk. Nie, naturalnie rów przecież. Jak można wypuścić miednicę? No i dawno nic nie gotowałem, powiem wam szczerze. Ponieważ w ostatnim czasie jednak głównie skupiony na treningu, na obozach zagranicznych, więc u nas sportowców wygląda to w ten sposób, że na co dzień idziemy na stołówkę i jemy sobie to, na co mamy w danym momencie ochotę. Tak jak wspomniałem, tego mięsa staram się ostatnio nie jeść za dużo, więc tak jak Karol wspomniał, jest go troszeczkę mniej w mojej diecie. Dobrze, czosnek na koniec. Okej, cebula. Ciekawe, ilu z was płakało przy krojeniu cebuli. I też się parę razy zdarzyło, ale mam nadzieję, że dzisiaj bez łez się obejdzie. Jest to bardzo fajne, lekkie danie, tak wspominał mi Karol. Mam nadzieję, że każdy z was również sobie spróbuje. Tak wspominał, możemy sobie zarówno przed, jak i po treningu zjeść. Tak naprawdę starajmy się jeść lżejsze rzeczy. Idzie Karol. Dobra. Źle, wszystko źle. Nie no, bardzo ładnie Karol. Stop, czas stop. Czas stop, ile? Czekaj, jaki czas? 3:24, dobry? 3:24. Spodziewałem się około 3 minut, tak plus minus oczywiście, więc bardzo ładnie. Bardzo mnie bolą nogi. Tak, już. Co dokładnie? Już. Gdzie cię boli, pokaż mi. No właśnie, może tego nie rozgrzewaliśmy, bo tak. Mnie nie bolą z tyłu, to jak tak mówiłeś, tylko bolą mnie tutaj. Mięśnie czworogłowe. Mam takie, no, tu są. Tu są. I mnie bolą. To, co zauważyłem na końcu, to troszkę, że idziesz za nisko na nogach, powinieneś bardziej wyprostować sylwetkę. Wyobraź sobie, że chcesz czubkiem głowy, jakbyś chciał, masz nad sobą taki wyimaginowany sufit i chcesz go dotknąć czubkiem głowy, żeby wyciągnąć te biodra jeszcze bardziej. Dobra. Wszystko masz? Wszystko wiesz? Zobacz, jak to wygląda. Dobra, smaż warzywa, to ci pomogę. Zrobić ci jajca? A, rób. To ci zrobię jajka. Tak na szybko, bo muszę trochę odsapnąć.
Nie, bo chcę poprawić czas. Jest to troszkę męczące, co? Wiesz co, jest strasznie męczące, bo się okazuje, że ta technika jest... Niby idziesz i można iść swobodnie, ale jak chcesz przyspieszyć, no to już zaczyna się problem z koordynacją. Zgadza przynajmniej się, u mnie. Zgadza się. U mnie też jest problem z koordynacją w momencie, przykładowo, kiedy wchodzę w nowy sezon i wiesz, jestem trochę zastany, więc te biodra też nie ruszają się, wszystko jest gdzieś tam, powiedzmy, tak kolokwialnie mówiąc, trochę bardziej twarde niż powinno być. Czyli wiesz, jesteśmy bardziej pospinani i ja też muszę się znowu nauczyć tego ruchu, jeżeli mówimy o wyższych prędkościach. Tak. Mogę już wrzucać? Możesz rzucać, tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy już powiedziałeś wszystkim, ale specjalnie dla ciebie wziąłem dzisiaj jajeczka bio. Wiem. Dziękuję ci bardzo. 8 jajeczek, wiesz co, wybiję, bo tak, żeby było fajnie. O, to co robisz jest dosyć istotne, czyli rozkładamy na całej powierzchni i też super, że się nie boisz tego nienagrzanego oleju. To też taki mit, który być może słyszeliście, że trzeba smażyć zawsze od nagrzanej patelni. Tak to jest. Zależy oczywiście co i zależy kiedy, ale w tym przypadku spokojnie można ładnie rozłożyć warzywka, nie dymi się, nie niszczymy niczego. Spokojnie, tak powolutku. Cebula jest? Nie, dołóż jeszcze może tam tak na ścisło. Aha, chcesz na ścisło? Tak, tak, żeby było ładnie tam, wiesz, złapało. To co? Troszkę soli do jajeczek. Cyk. I troszkę pieprzu. A jakbyś miał względem swoich upodobań smakowych coś dodać, to co by to było? Jakbym tak... Wiesz, jakie są moje upodobania smakowe? Tak. Żyć. Oregano dałeś? No już daję, no nie krzycz. Ja bardzo lubię szukać nowych smaków. Dlatego... Dlatego jestem tutaj, gdzie jestem, tak. Lubię robić dania, które znajdę gdzieś, które ktoś mi poleci, ja je wyszukuję sobie gdzieś w internecie i próbuję je robić. Wiesz, nie zawsze wychodzi, ale... Ale nie mówisz o moich przepisach? Absolutnie nie. Nie, nie, nie. Twoje mi wszystko wyszło. Czosnek możesz pokroić. Dobra. Co ważne, jajek nie musimy ubijać. Ani piany z białek, ani tam żółtek wcześniej ucierać. Wystarczy mocno roztrzepać, trochę napowietrzyć. Frittata jest naprawdę prostym daniem. Tak jak wam powiedziałem, wywodzi się rzeczywiście z takiej kuchni dosyć oszczędnej i z produktów tych, które były w domu. Więc teraz do cukinii, którą mamy, więc dodaliśmy, dajemy czosnek i cebulę. Cukinia krótko tylko obsotorowana, żeby złapała aromatu. Czosneczek też. Chcesz coś jeszcze dodać? Papryczkę bym chciał, jeżeli można. Można, proszę. Dziękuję. Pokrojona papryka, jakkolwiek by się zmieściła na patelni. I to wszystko później tą masą jajeczną ładnie zalejemy. Słuchaj, ja idę, ty jak to podsmażysz, to dodaj szpinak, dopraw tak jak chcesz i zaraz wracam. Czas? Czas. Mierzemy czas. A co miałem poprawić? A, dużo. Miałeś przyspieszyć. Dobra. 3 minuty, tak? Mam nadzieję, że to subskrybujecie, naciśnijcie, bo ja się też dla was męczę. Pamiętajcie o jakimś komentarzu i łapka w górę. Znaczy nie, ja mam łapki w dół. I bioderka, i miednica. Idzie. Jak Karol sobie radzi? O, już widzę, że sztywnieją mu ręce. Chyba dodamy sobie zaraz szpinak. Super sprawa. Polecam serdecznie w różnych formach. Kiedyś muszę pokazać Karolowi moje popisowe danie. Taką zapiekankę właśnie ze szpinakiem i z kurczakiem. O, idzie Karol, ostatnia prosta. Dla mnie ostatnia prosta na igrzyskach była już bardzo, bardzo trudna, naprawdę. Pamiętam tę chwilę, to już była walka z samym sobą. Mogę prosić o aplauz jakiś, kibicowski? Karol. Bardzo proszę. Karol, przyspiesz, walczysz o czas. Słuchaj. Dawaj. Odblokowałem miednicę. Chodź do mnie, zobaczysz jak mi idzie. Czas. Pięknie. 2,40. Wariat. Odblokowałem miednicę i bolą mnie piszczele. A ja, czyli zacząłeś pracować właściwie. Technika. To co, zalewamy? Zalewamy. Ale w takim naczyniu, które możecie włożyć do piekarnika, bo robienie frittaty polega na tym, że najpierw smażymy. Co jest? Później do piekarnika. Chciałem, żebyś dokończył. Ja myślę, że cię zapowietrzyłeś. Ciepło jest. Jest. No. Ale nie aż tak. Dobra. Wlewamy? Wlejcie. Leję. Myślałem, że się dzisiaj spocę. O właśnie, ilość jajek. Ma znaczenie. Fundamentalna rzecz na tym świecie ma znaczenie. Tak, by przykryć powierzchnię, ale żeby ciut wystawało. I teraz, króciutko, o właśnie, na małym ogniu. To słusznie robisz. Dobrze. Podgrzejmy. Tak, żeby troszkę tylko zapiekło się z boczku, a następnie wstawimy do piekarnika jakieś 15-20 minut. Co ważne,
to, w czym stawiacie, jaką ma temperaturę. Nasze jest podgrzane, bo smażyliśmy na nim warzywka, więc za moment wrzucamy. Musimy zrobić teraz sałatkę. Sałatkę, której celowo nie dodawałem, czy też inaczej, pomidorków, które zazwyczaj do frytaty się dodaje, do środka, ale ja nie lubię. Dlaczego? Bo się rozpływają. Rozpływają, ale mam to samo. Pomidorki, jakbyś mógł na pół, tak w poprzek pokroić. Oczywiście. Do tego oliwki, żeby się trzymać klasyki, pardonsik. Te oliwki trafią razem z pomidorkami na samą górę, żeby frytata wyglądała dobrze i żeby była świeżutka i żeby zachować dobry smak zarówno warzyw, jak i samych oliwek. Bazylię, co ty na to? Oczywiście. Będzie bazylia, dobra. Oczywiście. I może być oliwa, albo może być odrobina po prostu oleju. Zrobimy coś w rodzaju sałatki, by wreszcie samą frytatę, i tu mistrzunia zaskoczę, bo on się tego nie spodziewa. Twaróg wędzony z Wielkopolski. No, twaróg czyli... wędzony. Twaróg wędzony. Cudowna rzecz, która cudnie pachnie. Pokaż. No, no. Macie na Śląsku taki twaróg? Oczywiście. Świeży twaróg, który jest obwędzony. Mamy w sklepie przecież. O właśnie, ale masz, spróbuj. Nie, bo chcę, żebyś naprawdę spróbował. Daj. Nie przesadzaj, bo ten się przejesz mi to. Oj, daj mi to całe. A, wiedziałem. Ale dobry, tak zupełnie szczerze, nie? Ja lubię poważnie. Dobry, ja? Nie wiem, to samo. Ociosałbym to samo. Do hasioka byś nie wyciepło tego. Aj, chopie. Do hasioka takie te rarytasy i godność głupoty. Ale już krauza bym ja se wsadził to. No kurde, coś tam widzę, że liznąłeś tematu Śląska. Mój kolega operator kiedyś, który pracował ze mną, był ze Śląska i on zawsze wszystko chciał, żeby mu do krauzy ładować. Przynosił krauzę, czyli słoik. Ja. I co zostanie? Do krauzy. Do krauzy. Słuchaj, to teraz tak, pomidory, oliwki do środka, wymieszaj to proszę. Dopraw solą, pieprzem, troszkę oregano, a ja biorę ściereczkę i się udam po frytatę, dobra? Dobrze. Było kiedyś takie modne hasło, jestem zwycięzcą. Oto ja, bo przyniosłem twoją frytatę, która została dobrze zapieczona. Zobaczcie, jaka puszysta. Ja bym zrobił teraz jedną rzecz. Na chwilę to tylko przykrył, zanim ty wymieszasz. Dobra. Ja bym chciał podparować ją, by ładniej odeszła. To zależy od tego, w jakim naczynku wracam do tego po raz kolejny robicie. A żeby też nie ostygła, żeby się ładnie tak zluzowała. Mieszam. Mieszasz bardzo skutecznie, ale mieszasz też bardzo skutecznie. Zobacz, jak nawiązałem. W życiu wielu osób, a szczególnie młodych osób, mowa o twojej fundacji, którą założyłeś. Fundacja to Mali Zwycięzcy. O właśnie. Tak, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, wiesz, bo to było spełnienie kolejnego mojego marzenia w życiu, czyli chęci pomocy innym. Sam tej pomocy potrzebowałem kiedyś, więc wiem, jak to jest i takie jest założenie tej fundacji, żeby pomagać dzieciom poprzez sport, żeby dać im możliwość na lepsze życie. Tego się nie bójmy powiedzieć i chyba to jest taki dobry przykład. Wykorzystujesz swoją popularność, wykorzystujesz to, że tobie się udało osiągnąć marzenie, które miałeś w wieku 15 roku życia i wykorzystujesz swoją popularność. Tak. Tak, to, wiesz? Że tobie się udało. Tak, oczywiście jest łatwiej w tym momencie, więc tak mówisz, no wykorzystuję to jak najbardziej. Wykorzystuję to, ale w szczytnym celu. Bardzo mi się to podoba. To Mali Zwycięzcy, moi drodzy. Od to Mali. Od to Mali. Dodałem troszkę oregano, dodałem troszkę soli. Nie wiem, czy soliłeś wcześniej? Nie, nie sobiłem. A, to jeszcze troszkę dodam. Jeszcze dodaj troszkę, no. I troszkę pieprzu, jakbyś dźwignął. Voilà. Rozsyp finezyjnie sałateczkę na powierzchni frytaty. Teraz tylko dodajmy troszkę pikanterii, a w zasadzie aromatu pod tytułem twaróg. Ładne, różnej wielkości kawałki, nie za drobne, gdzie nie gdzie. Tak, żeby to danie wizualnie sprawiało tobie przyjemność, nie mi. Okej, okay. Tylko pamiętaj o tym, że moja dusza artysty jest tak ukryta, że czasami nie mogę jej odnaleźć, wiesz? Moi drodzy, frytata jako opcja śniadania, obiadu, kolacji, podwieczorka, cokolwiek dodacie do środka, będzie dobre. Pamiętajcie, najważniejsze, by właściwie się obchodzić ze składnikami i właściwie je dobrać. Jak dla ciebie to wygląda? Super. Będziemy jeść? No już mi ślinka leci. A wy pamiętajcie, żeby zostawić swój komentarz, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, bo to zawsze miłe. Wydaje mi się, że najprzyjemniejszą rzeczą, jaką mogła nam się przytrafić, mi i wam dzisiaj, to spotkanie mistrza z absolutnego olimpijskiego Olimpu. Bardzo dziękuję za te słowa. Ale normalnego człowieka, który potrafi przekazać wielu młodym ludziom, że warto się starać i warto mieć marzenia. Zdecydowanie tak. Nie poddawać się, iść po swoje, iść za marzeniami całe życie.